Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Co trzeci pacjent cierpiący na padaczkę wymaga interwencji neurochirurgów, bo nawet najbardziej nowoczesne leki nie są w stanie im pomóc. Od ponad roku dzieciom chorym na padaczkę lekooporną pomagają neurochirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Bojący spać. Maksim bał się spać, bał się zamykać oczy. Kiedy on zakrywał głaza? Najskuteczniejsze sposoby leczenia operacyjnego są związane z wycięciem ogniska padaczkowego. To, co jest najważniejsze, na razie nie mamy napadów padaczkowych, ale to byłoby oczywiście przedwczesne, gdybym teraz złożył deklarację, że tak już będzie na pewno. Ten temat za kilka minut, a od czego zaczynamy nasze informacje? Zagraniczni studenci zaatakowani w tramwaju. Zaczęli kopać naszych przyjaciół i tak zaczęła się bójka. Kolejny incydent na tle narodowościowym. Jest nam wstyd za to, co się dzieje w mieście. Radiowóz kontra przepisy. Zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu w stosunku do funkcjonariusza. Nagminne błędy kierowców. Gnają na złamanie karku. 100 milionów dla rolników. Największe szkody spowodowały wymarznięcie. Tylko kilka dni na złożenie wniosków. Nasz apel jest też taki, żeby nie zwlekać z tym. Zagraniczni studenci zaatakowani w Bydgoszczy. Trzech pijanych mężczyzn zaczepiło Żaków z Bułgarii i Turcji w tramwaju. Po chwili doszło do szarpaniny. Mężczyźni używali wobec obcokrajowców wulgarnych i obraźliwych słów. Policjanci zatrzymali napastników i wyjaśniają przebieg zdarzeń. To trzeci atak w regionie w ostatnim czasie na zagranicznych studentów na tle narodowościowym. To nagranie jednego ze świadków zdarzenia. Widać na nim, jak trzech pijanych mężczyzn ubliża zagranicznym studentom. Po chwili dochodzi do rękoczynów. To są czarnuchy. They kicked. Zaczęli kopać naszych przyjaciół i tak zaczęła się bójka. Krzyczałam: na pomoc, proszę nam pomóc, i ludzie nam pomogli. Napastników trudno było uspokoić. Zaatakowani studenci zaczęli wołać o pomoc. Świadkowie wydarzeń zawiadomili policję i stanęli w obronie obcokrajowców. Ja przeprosiłam Turków, bo naprawdę było mi wstyd za ich zachowanie, za to, jak ich potraktowano. Gdy wybuchła bójka, natychmiast zareagował motorniczy. W tym momencie reakcja była jednoznaczna, czyli zatrzymanie tramwaju, powiadomienie właściwych służb i maksymalne zabezpieczenie bezpieczeństwa pozostałym pasażerom. Tym razem nikomu nic się nie stało. Studenci usłyszeli wyzwiska, gdy wsiedli do tramwaju w centrum miasta. Wracali z lekcji języka polskiego. I was so scared because, Bardzo się bałam, ponieważ wcześniej przyjaciele mnie ostrzegali, żebym nie mówiła po angielsku albo po turecku, bo niektórzy Polacy to rasiści. Bardzo się bałam. Studenci przyjechali do Bydgoszczy z Turcji i Bułgarii na międzynarodową wymianę. Pomimo, że w lutym wrócą do swoich krajów, niektórzy z nich myślą o kontynuowaniu nauki w Polsce. Są to studenci, którzy przyjechali tutaj na studia, przyjechali poznać naszą kulturę i naszą gościnność, która w świecie jest bardzo sławna. Tymczasem jest nam wstyd za to, co się dzieje w mieście. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako chuligański wybryk na tle narodowościowym. Zatrzymano dwóch bydgoszczan w wieku 26 lat i jednego 32-latka. Mężczyźni zatrzymani byli nietrzeźwi, przebywają w policyjnej izbie zatrzymań i zapewne pozostaną tam dopóki nie zakończymy czynności związane z gromadzeniem materiałów dowodowych. Trzech młodych mężczyzn zostało przesłuchanych. Za napaść na tle narodowościowym może im grozić nawet do 5 lat więzienia. To kolejny tego typu przypadek w regionie. W maju na bulwarze nad Brdą sześciu młodych mężczyzn zaatakowało grupę studentów z Turcji, Czech i Słowacji. Przed bydgoskim sądem wkrótce rozpocznie się proces oskarżonych. W Toruniu w tym roku dwukrotnie doszło do ataków na obcokrajowców. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. O czym świadczy kolejny przypadek agresji wobec cudzoziemców? Czy młodzi ludzie biorący udział w międzynarodowych programach wymiany mają prawo oczekiwać zagwarantowania im bezpieczeństwa? O tym między innymi już za chwilę w rozmowie dnia. Gościem Anny Czcińskiej będzie Katarzyna Chmielewska, prodziekan do spraw dydaktycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zapraszam Państwa.
Niebezpiecznie na drogach regionów. W kilku wypadkach zginęły dzisiaj 3 osoby. Ryzykowny drogowy manewr zarejestrował też jeden z naszych widzów. Kierujący policyjnym radiowozem funkcjonariusz inowrocławskiej drogówki wyprzedził samochód osobowy tuż przed pasami. Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu. Policjantowi zostało zatrzymane prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Jedna z głównych ulic Inowrocławia. Policyjny radiowóz wyprzedza inny pojazd tuż przed przejściem dla pieszych. Widać to dokładnie na nagraniu zarejestrowanym samochodową kamerą przez jednego z widzów. Kierowca osobówki zwolnił, z lewej strony wyprzedził go radiowóz, a przed przejściem dla pieszych stał już mężczyzna, który chciał przejść na drugą stronę jezdni. Policja potwierdza, funkcjonariusz popełnił wykroczenie. Zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu w stosunku do funkcjonariusza, który prowadził radiowóz. I fakultatywnie zatrzymano również prawo jazdy i w tej chwili to, czy jest podstawa do zatrzymania tego prawa jazdy, naszym zdaniem jest to wykroczenie, które stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo, bardzo piętnowane przez policjantów. Kierowca radiowozu to funkcjonariusz z ponad 20-letnim doświadczeniem, od ponad 10 lat w inowrocławskiej drogówce. Po incydencie nie tylko stracił prawo jazdy, ale też został przeniesiony do innych zadań. 4-8 metrów gdzieś przed przejściem dla pieszych. Dla ekspertów z ośrodka ruchu drogowego sprawa jest jasna. Sytuacja zagrażała bezpieczeństwu pieszych. Widząc zbliżający się do przejścia pojazd, który znajdował się na prawym pasie, powinien tą prędkość równie zmniejszyć i ewentualnie w razie potrzeby zatrzymać, a na pewno nie powinien kontynuować jazdy z większą prędkością obok pojazdu, czyli nie powinien kontynuować manewru wyprzedzania. Podobne nagrania z ulic w regionie mają też policjanci. Dzięki wideorejestratorom karzą kierowców, którzy łamią przepisy. Wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych to częste wykroczenia, ale na długiej liście są też inne niebezpieczne zdarzenia. Rano nikt nie przepuszcza, po południu jak się zwiększa ruch, wszyscy od strony Inowrocławia na Bydgoszcz gnają na złamanie karku. A to czasami kończy się tragicznie. W porannym wypadku niedaleko Barcina zginęła jedna osoba. 43-letni kierowca Volkswagena, prawdopodobnie, tak jak zaznaczam, że są to wstępne nasze ustalenia, podczas manewru omijania innego pojazdu, który zatrzymał się na poboczu drogi, zderzył się czołowo z nadjeżdżającym sprzeciwka Fiatem Doblo, to taki dostawczy samochód. Policja bada dokładne przyczyny wypadku, ale też ostrzega i apeluje o ostrożną jazdę, zwłaszcza, że synoptycy zapowiadają ochłodzenie i opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Barcin, Agata Chyłka. Rolnicy, którzy ponieśli w tym roku straty, otrzymają pomoc. Muszą jednak spieszyć się ze składaniem wniosków, bo termin upływa 5 grudnia. W związku z tym przez cały weekend będą pracować urzędnicy wojewody. Dłużej będą działać też biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie otrzymają producenci rolni, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania. Zawirowania w pogodzie źle wpłynęły na rolnicze uprawy. Na Kujawach i Pomorzu sytuacja może być najpoważniejsza w kraju. W niektórych gospodarstwach nawet połowa zasiewów spisana była na straty. Rolników dotknęło wiele klęsk żywiołowych. Jeżeli chodzi o kujawsko-pomorskie i teren, na którym się znajdujemy, na którym znajduje się moje gospodarstwo, to największe szkody spowodowały wymarznięcia. Tutaj najbardziej były poszkodowane rzepaki oraz pszenice o zimę. No w późniejszej już fazie, bo wiadomo, że trzeba było to wszystko przesiać, znów kolejna klęska to susza. Tadeusz Siłkowski prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 90 hektarów w gminie Czernikowo. Uprawia głównie zboża i rzepak. Sytuacja w jego gospodarstwie jest bardzo trudna. Zwracaliśmy uwagę jako rolnicy, jako Izba Rolnicza już w lutym na trudną sytuację i oczekiwaliśmy takiej pomocy od rządu. Gradobicia i deszcze nawalne tuż przed żniwami powiększyły straty. Na Kujawach i Pomorzu poszkodowanych jest blisko 7 tysięcy gospodarstw rolnych. Straty szacowano w niemal 140 gminach. Jeśli chodzi o wymarznięcia, komisje powołane przez wojewodę oceniły to, spisały odpowiednie protokoły, zlustrowały plantacje. I jest to dosyć wysoki poziom szkód, gdyż w dużej mierze przekracza 30% wymarznięć w poszczególnych uprawach. Jeśli chodzi o pszenicę, rzepaki, jęczmiona o zimę, pszenżyta. Też to było troszeczkę uzależnione od odmian niektórych.
Pod koniec listopada minister rolnictwa wydał rozporządzenie w sprawie pomocy rolnikom. 100 milionów złotych otrzymają poszkodowani gospodarze. Mówimy przede wszystkim o problemie wymarznięcia, bo to było przez rolników najbardziej podnoszone. Jesteśmy nielicznym województwem, nielicznym obszarem, który został wyjątkowo dotknięty tym tematem, tym problemem. Na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w wysokości od 50 do mniej niż 70% w danej uprawie. Wnioski można składać jedynie do 5 grudnia. Większość wniosków już zostało zatwierdzonych. Nasz apel jest też taki, żeby nie zwlekać z tym. Nawet jeśli tego protokołu nie mają w ręku, nie mają potwierdzonego przez odpowiednie służby wojewody, mogą przynieść taki wniosek. W takim przypadku gospodarze będą mieli dodatkowe 7 dni na złożenie korekty. Urzędnicy wojewody muszą potwierdzić, że w każdym z wniosków prawidłowo oszacowano straty, dlatego Urząd Wojewódzki będzie czynny również w sobotę i w niedzielę. Doradcy w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować gospodarzy w poniedziałek do godziny 20. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy jeszcze przed nami? Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu od dzisiaj placem budowy. Rodzicielstwo bez barier. Podsumowanie kampanii samorządu województwa. Co trzeci pacjent cierpiący na padaczkę wymaga interwencji neurochirurgów, bo nawet najnowocześniejsze leki nie są w stanie im pomóc. Chorych na padaczkę lekooporną jest coraz więcej, także wśród dzieci. Niektóre z nich mają ataki nawet co kilkanaście minut. W takich przypadkach jedyną szansą na poprawę jakości ich życia jest operacja. Od roku wykonują je specjaliści Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, którzy współpracują z lekarzami 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Mali pacjenci przyjeżdżają tutaj z całego kraju, a także z zagranicy. Dzierży sam, dzierży. Mała 16-letni Maksim powoli wraca do zdrowia. Jego problemy zaczęły się już przy narodzinach. Niedotlenienie okołoporodowe, później niedowład kończyn. W wieku 12 lat pojawiły się silne napady padaczkowe. Najgorsze były noce, kiedy doświadczał nawet 70 ataków. Leki nie pomagały. Bojący spać. Maksim bał się spać. Bał się zamykać oczy. Kiedy on zakrywał głaza. Kiedy zamykał oczy, zaczynał się koszmar, także dla rodziców, którzy niewiele mogli zrobić. Rosyjscy neurochirurdzy nie podjęli się operacji. Rodzice przyjechali z dzieckiem do Bydgoszczy. W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym neurochirurdzy usunęli nieprawidłową tkankę mózgową, która była przyczyną napadów. To był trudny przypadek. Ognisko padaczkowe związano z blizną mózgową, która powstała w okresie najprawdopodobniej okołoporodowym. Było zlokalizowane w ważnej okolicy czynnościowej, blisko ośrodków ruchu, ośrodków mowy, blisko również drogi wzrokowej. Od operacji nie minął jeszcze tydzień. U chłopca widać już dużą poprawę. Napady padaczkowe ustąpiły. Poprawiła się nawet funkcja ręki, poprawiły się niektóre również funkcje takie jak na przykład ustąpienie uczucia lęku, które towarzyszyło temu pacjentowi cały czas. Na oddział neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy trafia coraz więcej małych pacjentów. Lekarze współpracują także ze specjalistami innych bydgoskich lecznic. Do dyspozycji mają najnowocześniejszy sprzęt, który pozwala przeprowadzać operacje głębokich struktur mózgu. Jesteśmy w stanie przeprowadzać w zasadzie wszystkie zabiegi, zarówno neuroonkologiczne, guzów głowy, szyi, kręgosłupa, które penetrują do klatki piersiowej, które penetrują w różne inne okolice. Ośrodek w Bydgoszczy jako jedyny w Polsce chirurgicznie leczy u dzieci także zaburzenia ruchu. Efekty są zadowalające. Wyniki są dobre. Jak na razie możemy powiedzieć, że dobrze. Rodzice z tych dzieci są zadowoleni. Zmienił się obraz życia tych dzieci. Te ruchy nie pozwalały tym dzieciom w zasadzie normalnie funkcjonować, nawet utrudniały pielęgnację. Na fonie plistów. Wśród zadowolonych pacjentów jest także Maksim. Teraz przed nim rehabilitacja, która pomoże mu odzyskać sprawność. Mamy nadzieję, że dla nas zacznie się nowe życie. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Ma być nowoczesny i funkcjonalny, a także znacząco poprawić warunki leczenia pacjentów oraz pracy lekarzy. Wojewódzki Szpital Zespolony na Bielanach swoje nowe oblicze odsłoni za 3 lata, bo po gruntownej przebudowie. Dziś oficjalnie przekazano obiekt wykonawcy prac. Panie prezesie, zegar tyka.
Operację Szpital czas zacząć. Wykonawca remontu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu symbolicznie przejął budynek w swoje ręce. Na początek cały teren placówki trzeba będzie ogrodzić i przygotować do prac budowlanych. Później przystąpimy do wycinki drzew, następnie zaczniemy od rozbiórek. Kolejnym etapem będzie przygotowanie robót ziemnych pod budynki techniczne i pod parking. To są dwa pierwsze budynki, które będą realizowane. Ale przynajmniej na razie miejsc parkingowych będzie kilkukrotnie mniej. Władze szpitala przyznają, że najbliższe 3 lata będą wymagające dla pracowników i pacjentów. Na szczęście jesteśmy w kilku jednostkach w Toruniu, w związku z tym jak najbardziej możemy przenosić i rozlokować się na te 36 miesięcy. Warta 500 mln zł przebudowa szpitala to główna część tak zwanego medycznego pakietu stulecia. Jest to największa inwestycja, którą realizujemy w tym zakresie, jedna z większych chyba w Polsce, ale poprzedzona też restrukturyzacją służby zdrowia, wojewódzkiej służby zdrowia tu w Toruniu. Zarząd województwa przypomina, że od 30 grudnia w ramach regionalnego programu operacyjnego przychodnie podstawowej opieki medycznej i ambulatoria opieki specjalistycznej mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje i zakup aparatury. W puli do podziału jest ponad 8,5 miliona złotych. Przekazujemy dokumenty i klucze do tego samochodu. Może ważyć pojazdy, które są w ruchu, zbadać jakość spalin, a na pokładzie posiada biuro z wyposażeniem niezbędnym do codziennej pracy. Między innymi do tych zadań wykorzystają nowy pojazd pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Samochody ciężarowe i autokary naszpikowane są elektroniką, która steruje tak naprawdę najważniejszymi układami tych pojazdów. No i właśnie w tym pojeździe mamy najnowocześniejszy komputer diagnostyczny, dzięki któremu my też będziemy mogli sprawdzić, czy te układy funkcjonują prawidłowo. Tylko w tym roku funkcjonariusze przeprowadzili blisko 10 tysięcy kontroli środków transportu. Najnowocześniejsze w kraju wagi samochodowe i komputer mają usprawnić pracę i dokładniej zdiagnozować problemy techniczne pojazdów. Inwestycje pokrył wojewoda kujawsko-pomorski wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten sprzęt musi być wyspecjalizowany, musi pozwalać na szybkie badanie pojazdów i weryfikowanie, czy ich są zgodne z przepisami prawa, ich poruszanie jest możliwe po naszych drogach. Mamy publikowane wyniki kontroli. One w sposób zdecydowany przyczyniają się do bezpieczeństwa ekologicznego, czyli krótko mówiąc do eliminacji emitorów zanieczyszczeń. Uroczystości towarzyszyło wręczenie awansów zawodowych funkcjonariuszom inspekcji. Apel pamięci i kwiaty pod pomnikiem polskich artylerzystów. Właśnie w ten sposób, okazując szacunek swoim poprzednikom, żołnierze z toruńskiego garnizonu obchodzili święto wojsk rakietowych i artylerii. Dzień dzisiejszy to również okazja do odnowienia zobowiązań i kontynuowania dorobku naszych przodków, walczących chlubnie na całym świecie, przed którymi my, artylerzyści rakietowcy, chylimy nisko czoła. Władze miasta, zaproszeni goście i żołnierze, wśród których znaleźli się przedstawiciele najwyższych władz wojskowych, przeszli na rynek staromiejski, gdzie wręczono odznaczenia zasłużonym artylerzystom i rakietowcom. A już za kilka dni wielkie wydarzenie muzyczne w regionie. Gala telewizyjna z udziałem Stinga w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, na które to wydarzenie rozdawaliśmy zaproszenie, a dokładnie zorganizowaliśmy konkurs, w którym można było je wygrać. No i teraz czas na podsumowanie. Jarosław Dąbrowski z naszej redakcji internetowej. Dobry wieczór Państwa. Dziesiątki maili przyszło przez półtorej dnia od Państwa. Naprawdę mieliśmy dużo orzech do zgryzienia, żeby wybrać 30 najciekawszych, najbardziej oryginalnych odpowiedzi. Niektórzy kochają Stinga, niektórzy słyszeli jego muzykę, wybudzając się po ciężkiej chorobie. Niektórzy przysłali nam rymowanki, wierszowanki. To jakim kryterium się kierowałeś? No nie tylko ja, komisja konkursowa, było nas kilka osób. No, chcieliśmy najbardziej oryginalne wybrać. Myślę, że nam się udało. W tej chwili te 30 odpowiedzi, 30 nazwisk wysyłamy do Urzędu Marszałkowskiego, by tam zweryfikowano dane. A na początku tygodnia, najprawdopodobniej w Mikołajki, 30 prezentów mikołajkowych trafi do Państwa w postaci e-maila z informacją, że wygrywają Państwo takie zaproszenie na galę telewizyjną z udziałem Stinga i Anny Marii Jopek. Bilet trzeba odebrać w urzędzie lub w Jordankach i w czwartek wieczorem przeżywać tą galę.
piosenki, 6 przynajmniej piosenek Stinga i Anny Marii Jopek. Warto, proszę Państwa, nas oglądać i warto zaglądać na naszą stronę www.bydgoszcz.tvp.pl. Wózek inwalidzki czy biała laska to dla nich codzienność, ale nie przeszkoda, by spełniać się w życiu. Niepełnosprawni rodzice spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, aby podsumować kampanię Rodzicielstwo bez barier. Spotkaniu towarzyszyła coroczna wystawa rękodzieła osób niepełnosprawnych. Starannie wykonane stroiki, porcelanowe anioły czy świąteczne kartki kolejny raz zachwyciły mieszkańców regionu. Pani Agata jest szczęśliwą mamą 6-miesięcznego Jakuba. Razem ze swoim partnerem wzięła udział w kampanii Rodzicielstwo bez barier. Żartują, że Kuba jest dzieckiem tego projektu. Dla mnie to w ogóle nie było żadną trudnością i myślę, że nie ma żadnych barier. Jeżeli ma się też obok siebie kochającą osobę, która pomaga i rodzinę, która pomaga, to dla mnie nie ma żadnej w ogóle bariery, żeby wychować dziecko. Rodzicielstwo bez barier to spotkania, warsztaty i rozmowy ze specjalistami. Od kwietnia w wielu miastach regionu zaprezentowano wystawę zdjęć kujawsko-pomorskich rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców boryka się z niepełnosprawnością. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podsumowano dotychczasowe działania i ich pierwsze efekty. Pokazała nam ta kampania, że największe obawy to ma otoczenie, to najbliższe, czyli rodzic. Być może przyszła teściowa, koleżanka, kolega. Obawiają się, czy osoba z niepełnosprawnością da sobie radę w wychowaniu dzieci. Rodzice udowadniają, że strach ma tylko wielkie oczy. To nie jest wcale takie trudne. Dużo się nie różni od zdrowych, tak całkowicie ludzi fizycznie. Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym Urząd Marszałkowski w Toruniu zamienia się w otwartą galerię sztuki. Osoby niepełnosprawne z całego regionu prezentują własnoręcznie przygotowane ozdoby. To, co dzisiaj widzimy, to dzieło ich pracy, często półrocznych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Wyjątkowe bombki, świąteczne stroiki czy porcelanowe figurki, których nie można kupić w sklepach. Każda nieco inna, bo wykonana własnoręcznie, z pasją i sercem. Ja to lubię robić, bo to mi daje radość, jakieś działanie i że mogę realizować swoje te marzenia w ten sposób. Pomaga im przede wszystkim się wyciszyć, czują się bardzo potrzebni dzięki temu, że tworzą takie piękne rzeczy. O problemach, które dotykają osoby niepełnosprawne, rozmawiano także w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w regionie. Tłumaczymy, gdzie te osoby mogą przyjść, jak się znaleźć, że mogą otwierać działalność gospodarczą, jakie mają prawa. W debatach zorganizowanych w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu wzięli udział lekarze, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, urzędnicy oraz osoby niepełnosprawne. Toruń, Daniel Jagielski. Czas na zapowiedź informacji sportowych. Artur Onacki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Po wczorajszym losowaniu grup piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21 dziś rozpoczęły się wizytacje drużyn, które grać będą w Bydgoszczy. Jako pierwsi na stadionie Zawiszy zameldowali się Serbowie. Dokładnie obejrzeli główne boisko oraz boczne treningowe. Sprawdzali, jak wyglądają szatnie i centrum odnowy biologicznej. Mogę Państwu zdradzić, że trenerowi serbskiej młodzieżówki bardzo się w Bydgoszczy podobało. Ta reprezentacja rozegra na stadionie Zawiszy 3 mecze fazy grupowej w czerwcu przyszłego roku. A co dokładnie powiedzieli po wizytacji obiektów przedstawiciele reprezentacji, usłyszą Państwo w serwisie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Wczoraj opady deszczu, dzisiaj sporo pogodnego nieba. A jaka pogoda zapowiada się na nadchodzący weekend? To pytanie do Alicji Kwaśniewskiej. Dobry wieczór, Alicjo. Witaj, Małgosiu. Rzeczywiście pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie i już dzisiaj w nocy w naszym regionie popruszy śnieg. Jutro będziemy mogli liczyć na więcej przejaśnień, ale po południu na północy naszego regionu zacznie się chmurzyć i z nieba poleci biały puch. A zanim ziemia przykryła się białą kołderką, zebrałam zapas orzechów włoskich. Pod tą twardą
łupinką kryje się bowiem prawdziwy skarb. Orzechy włoskie są bogatym źródłem witamin i minerałów. Działają bakteriobójczo i przeciwzapalnie. Świetnie wpływają na pracę mózgu i wygląd naszej skóry. Wszyscy naukowcy potwierdzają, że najzdrowsze orzechy to właśnie orzechy włoskie. A wkrótce, oprócz właściwości leczniczych, docenimy również ich smak, dodając garść orzechów włoskich do bożonarodzeniowych wypieków. Ja już czuję te wypieki, a podobno apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc zapraszam Państwa na więcej szczegółów prognozy zaraz po zbliżeniach. Alicja Kwaśniewska, dziękujemy bardzo. Na koniec przypomnę tematy dnia. Zagraniczni studenci zaatakowani w tramwaju. Zaczęli kopać naszych przyjaciół i tak zaczęła się bójka. Kolejny incydent na tle narodowościowym. Jest nam wstyd za to, co się dzieje w mieście. Radiowóz kontra przepisy. Zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu w stosunku do funkcjonariusza. Nagminne błędy kierowców. Gnają na złamanie karku. 100 milionów dla rolników. Największe szkody spowodowały wymarznięcie. Tylko kilka dni na złożenie wniosków. Nasz apel jest też taki, żeby nie zwlekać z tym. Już za kilka minut rozmowa dnia, wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Zapraszam, do zobaczenia.